Witam serdecznie, dzień dobry. Zapraszam Was na kolejną odsłonę naszych prezentacji. Dzisiaj gadżety biurowe i przeznaczone dla edukacji, powiedzmy dla szkoły i tego typu spraw. Także serdecznie zapraszam, zaczynamy. Wiadomo, że w każdym biurze najważniejszą rzeczą, szczególnie rano, to jest kawa. I chciałem właśnie pokazać Wam kubki, które myślę, że będą właśnie idealne do porannej kawy. Szklane na początku, właśnie pakowane w taką tubę. Także jak najbardziej produkt ekologiczny, czyli właśnie szkło, które może zostać poddane recyklingowi. Pakowane właśnie w taką oryginalną tubę, które też możemy dodatkowo oznakować. Tak jak widzicie, kubki są w różnych kolorach, mają tutaj taką opaskę silikonową, dzięki której ciepłą kawę możemy złapać i spokojnie ani się nie poparzymy, ani ten kubek nie wyślizgnie nam się z dłoni. Co jest najważniejsze? Kubek jest tak zaprojektowany, żeby mieścił się w każdy ekspres ciśnieniowy, taki bardziej profesjonalny, który znajdziemy w niektórych biurach. Także na pewno ciekawa propozycja na kawę. Inny kubek, który chciałem Wam pokazać, metalowy, też właśnie idealnie nadający się do biura. Cały stalowy z przykrywką, dzięki temu straty ciepła są mniejsze i ten nasz napój, kawa czy herbata, będzie zdecydowanie dłużej ciepły. Także to są kubki, które chciałem Wam pokazać. Wiadomo, że czasami są jakieś spotkania, szkolenia, na których właśnie przyda się taki troszeczkę większy kaliber termoskonferencyjny. Już Wam pokażę, jak tutaj wychodzi grawer. Termos, on ma 20 L, także na pewno bardzo duża pojemność, trzyma 24 godziny ciepło, także to na pewno podwójna ścianka ze stali nierdzewnej, w środku próżnia, także to na pewno jak zrobimy kawę i nawet jak to spotkanie nam się przedłuży, to na pewno ciepłej kawy nam nie zabraknie. Co jeszcze chciałem pokazać? Notesy. Notesy, to jak widzicie, jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mamy tutaj takie zestawienie, które myślę, że jest bardzo w naszym katalogu, które jest bardzo pomocne i w łatwy i szybki sposób pozwoli Wam odnaleźć notes, który poszukujecie, czyli na przykład właśnie w kratkę, w linię, gładki, szyty ze spiralą, klejony, w zależności od rozmiaru. Także wszystkie informacje znajdziecie tutaj. Co do notesów, na pewno wielka różnorodność, bo znajdziemy i tego typu z tekinami, jeżeli ktoś lubi, znajdziemy takie ze strukturą drewna eko. Co ważne, część modeli jest właśnie wyposażona zarówno właśnie w długopis, jak i takie kartki memo. Jeżeli powiedzmy jeszcze teraz modna, właśnie wszystko co ekologiczne, także właśnie są też tutaj korkowe notesy, ten akurat jest połączenie właśnie korka z takim matowym materiałem, tak jak widzicie, tutaj bardzo ładnie wychodzi nadruk UV. Tutaj akurat korek, okładka wykonana całkowicie z korka, także też zobaczcie, jak ładnie, precyzyjnie można wykonać na nich nadruk. Lniane, które też cieszą się dużą popularnością, też właśnie z bardzo efektownym nadrukiem UV. No też notesy właśnie, które pochodzą w 100% z recyklingu i które nadają się do recyklingu, tak jak widzicie, jest też tutaj właśnie ten symbol, też z długopisem, który właśnie, jego korpus też pochodzi właśnie z materiałów, które mogą zostać poddane recyklingowi, także jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Kolejne lniany, na którym możemy zrobić sitodruk. Filcowe, też swego czasu bardzo popularne i też mają z wielu swoich fanów, także jest też taka propozycja. Są też właśnie takie bardziej lakierowane, jeżeli ktoś będzie poszukiwał czegoś takiego. Akurat tutaj właśnie, tak jak wspomniałem, czy w kratkę, czy w linie takie notesy. Mamy też również takie z wykończenia, akurat ten jest złoty, też z takim wykończeniem, czy z czerwonym, czy srebrnym, tych naprawdę
tych propozycji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Akurat tutaj w linie. Tutaj powiedzmy taki jeden z najpopularniejszych modeli. Możemy praktycznie całą okładkę zadrukować, umieścić wasze logo. Gumki też właśnie w kolorze, w różnych kolorach. Ten akurat właśnie też z srebrnym wykończeniem. Także tak jak widzicie, tych tutaj możliwość wyboru jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Myślę, że każdy znajdzie coś, co poszukuje akurat dla siebie. Co jeszcze naszykowałem? Wiadomo, że w biurze często musimy czymś pisać, zrobić jakieś notatki, także chciałem pokazać wam zestawy piśmiennicze. Akurat dwie takie propozycje, które weszły w ostatnim czasie i one są naprawdę bardzo, bardzo ładnie się prezentują. Jest to pióro kulkowe i długopis. Akurat te są całe w macie. Mam nadzieję, że to będzie widać. Możemy zrobić grawer na właśnie na, albo na piórze, albo na długopisie, wyjdzie to na srebrno, albo oczywiście na etui. A tutaj druga propozycja właśnie jest połączenie tego matu z powierzchnią błyszczącą i to też naprawdę prezentuje się bardzo ciekawie. Na pewno właśnie ciekawa forma, na przykład jako prezent, albo właśnie też jako czas właśnie dla pracowników, czy jakoś tam bożonarodzeniowy właśnie w biurze, także na pewno się to sprawdzi. Ciekawych propozycji jeszcze mamy taki zestaw, też właśnie długopis i pióro kulkowe z etui, z ekoskóry. No i to co ważne, zarówno pióro, jak i długopis mają końcówkę do ekranów dotykowych, czyli też właśnie, jeżeli właśnie nawiązujemy do obecnych czasów, żeby tych powierzchni wspólnego dotyku kontaktu, właśnie żeby unikać to właśnie jak najbardziej wszystkie te tacze i to co właśnie możemy dotykać, żeby ograniczyć kontakt właśnie naszymi dłońmi, to jak najbardziej jest zalecane. To jest właśnie też ciekawa propozycja, nowość z tego roku, pakowane w bardzo ładne etui, długopis właśnie jest biały, czarny, czerwony i niebieski. 12,90 katalogowo, więc na pewno bardzo przystępna cena. Pakowany właśnie w takie etui z okienkiem, także też bardzo ładnie się to będzie prezentowało, jeżeli będziemy komuś to wręczać. Co jeszcze? Właśnie też nawiązujemy tutaj do ekologii, czyli właśnie długopis bambusowy w bambusowym etui. Także na bambus to jest bardzo właśnie przyjemny materiał do oznakowania. Możemy tutaj zrobić albo właśnie tam podruk na druku V, albo grawer, który właśnie wyjdzie taki przypalany, także zarówno na długopisie, jak i na etui możemy umieścić wasze logo. Tutaj akurat zestaw w etui stylizowany właśnie na drewniane, ono jest tekturowe, 5,95, a w środku już bambusowy właśnie długopis i ołówek automatyczny, także też ciekawa właśnie propozycja jako gadżet biurowy. Kalkulator też na pewno właśnie, żeby szybko coś przeliczyć, policzyć, się przyda właśnie czy to w szkole, czy w biurze. Tutaj chciałem wam jeszcze pokazać do podtrzymywania papieru, także zestaw takich ludzików, klipsy, którymi możemy sobie właśnie przytrzymywać papier bądź ewentualnie jakieś memo, notatki, żebyśmy zawsze wiedzieli i jaki jest nasz plan dnia, czy tam właśnie rzeczy, o których nie chcemy zapomnieć, także mamy również to. Kolejna właśnie ciekawa propozycja z nowości z tego roku. To jest plecak bądź teczka, w zależności od tego, co to potrzebuje. Na przykład właśnie często, jeżeli wchodzimy na jakieś spotkanie, nie wypada wchodzić z plecakiem, ale na przykład już właśnie plecak jako w środkach transportu miejskiego czy w metrze, to już właśnie najbardziej wygodna forma noszenia właśnie naszych rzeczy. Także akurat to jest produkt, który łączy obydwie te rzeczy. W środku chciałem wam pokazać bardzo dużo przegródek. Jest też miejsce na laptopa z zabezpieczeniem, także jeżeli tutaj właśnie wsadzimy naszego laptopa, to nic nam się z nim nie stanie. Co ważne, w środku możemy mieć powerbank i jest specjalne wyjście na kabelek, żebyśmy na przykład
podróżując mogli korzystać z telefonu i go w tym samym czasie ładować. No i właśnie tak jak mówię, wchodzimy na spotkanie, mamy właśnie ten w formie te teczki, a po wyjściu ze spotkania, jeżeli na przykład no nie, przyjechaliśmy rowerem, albo tak jak wspomniałem, transportem miejskim, wyciągamy sobie paski na ramiona i już mamy plecak. Także plecak bardzo elegancki, prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo efektownie. Detale właśnie wykończenia tutaj ekspresów, tutaj właśnie ta jako skóra z przodu, sam środek, te przegródki właśnie, miejsce na laptopa, to powoduje, że to na pewno jest taki produkt, powiedzmy, klasy premium. Tutaj na pewno właśnie polecam dla osób, które właśnie są wymagające odnośnie tych produktów, to będzie coś idealnego dla nich. Co jeszcze wiadomo, że często musimy gdzieś coś ładować w czasie pracy, także na pewno ładowarka indukcyjna. Kładziemy sobie telefon, wszystkie telefony, które mają ładowanie indukcyjne, bez problemu właśnie będą się ładowały za pomocą tej ładowarki. Jeżeli ktoś ma telefon, który właśnie nie ma tej opcji ładowania indukcyjnego, też to przewidzieliśmy, jest taki specjalny adapter. Adapter podłączamy normalnie w miejsce wtyczki do ładowarki i on, nabrzemy go, on jest na tyle płaski, że możemy go schować pomiędzy etui a telefon. I on będzie powodował, że nawet starsze modele albo modele, które nie mają ładowania indukcyjnego, też będą mogły być ładowane właśnie tym sposobem. Oprócz tego wiadomo, wszystkie kabelki, które ułatwiają nam ładowanie telefonu bądź transfer danych, to też jest bardzo, bardzo ważne, żeby na przykład zgrać jakieś zdjęcia czy jakieś dokumenty właśnie w takiej bardziej formie eleganckiej. Bądź taki prostej właśnie z magnesikiem, które możemy mieć przy kluczach do plecaka, czy gdzie to będziemy potrzebować. Podkładki. Też właśnie często gdzieś przy jakichś wycenach, właśnie w biurze, czy do robienia jakichś notatek, też zawsze się te podkładki przydają. To, co na pewno ich cechuje, to bardzo duże pole do znakowania. Tak jak widzicie, praktycznie całe tutaj pole możemy zadrukować. Co do szkolnych właśnie rzeczy, to na pewno właśnie kilka organizerów, które chciałem pokazać. O, tutaj mi wyleciało. Linijka, ołówek, temperówka, też memo kartki, gumka do ścierania, czyli wszystko, co właśnie potrzebne jest jako nam taki szybki przybornik w szkole. Tutaj właśnie kilka takich zestawów, które chciałem Wam pokazać. Akurat notę z touchem w kolorze czarnym i białym, też pakowane właśnie w takie etui, które właśnie może być jako właśnie prezentowe. Tutaj ciekawa propozycja, też właśnie w etui z okienkiem wyciągane i mamy notę z lniany, też z długopisem bambusowym. Tutaj też bardzo ciekawy zestaw. Zobaczcie, możemy też właśnie zrobić nadruk UV na etui. A w środku brelok, wizytownik i bardzo elegancki długopis. Wizytowników też mamy bardzo dużo. Także akurat tutaj pokazuję Wam taki, powiedzmy, jeden z modeli, który cieszy się największą popularnością. 11,90 katalogowo. Tak jak widzicie, znakujemy tutaj na tym metalowym elemencie. Co jeszcze? Memo kartki. Akurat tutaj w połączeniu z linijką. Wszelkiego rodzaju przyborniki. Też właśnie, które bardzo często nam się przydają. Także tak jak widzicie, możemy zrobić znakowanie właśnie gdzieś z boku, kartki do robienia notatek, długopis i memo kartki z boku. Wszystko możemy położyć sobie na biurku i w razie potrzeby właśnie wszystko wyciągać, co z niego potrzebujemy. Kolejny właśnie przybornik, też w stylizacji
właśnie ekologicznej. Tak jak widzicie, wszystko możemy poddać właśnie recyklingowi. Piórnik też właśnie lniany. Bardzo ciekawa propozycja, bardzo fajnie uszyty. Także to. Etui na tablet. Tablet możemy sobie właśnie oprzeć, także na przykład, żeby właśnie czy odrabiać lekcje, czy oglądać jakiś film, czy czytać jakieś dokumenty, możemy go sobie oprzeć. To, co jest najważniejsze, on jest uniwersalny. Tutaj właśnie jest na ty, tutaj te uchwyty są na tyle rozciągliwe, że nie jest to przeznaczone etui pod jeden model, tylko właśnie każdy praktycznie model tabletu możemy spokojnie sobie wsadzić do tego etui. I różnego rodzaju teczki konferencyjne. Tutaj też na pewno gama tych produktów jest na pewno bardzo, bardzo szeroka. Każdy tutaj znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Tutaj akurat też właśnie z propozycją, z przykładowym nadrukiem, wykończona ekoskórą. No i na końcu jeszcze też bardzo ciekawy właśnie na przykład jako szkolny zestaw ołówek i linijka. Także możemy zarówno zrobić grawer na linijce, albo na ołówku. Ołówek czarny na pewno bardzo elegancko się prezentuje. Każdy nadruk będzie wyglądał bardzo, bardzo efektownie. Długopisy, czy takie klasyczne właśnie staczem, albo też długopisy, które mają miejsce na telefon. Także telefon możemy sobie oprzeć, na przykład podróżując w pociągu, czy w innej formie transportu właśnie, żeby oglądać sobie filmy, albo na przykład właśnie gdzieś na biurku, żeby nie trzymać go cały czas w ręku. Mamy właśnie albo taki przekręcany, albo klikany. Co jeszcze, ostatni produkt, głośnik, ale też właśnie idealny, bo z podstawką pod telefon może być albo w ten sposób, do boku, także tak jak widzicie, on jest silikonowy, podświetlany. Także właśnie zarówno czy do biura, czy dla młodzieży, myślę, że jednym i drugim się spodoba. Także to jest wszystko to, co chciałem Wam pokazać. Dziękuję ślicznie za uwagę i zapraszam za tydzień. Wszystkiego najlepszego.